Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu, tradycyjnie już wraz z wydawnictwem PWN, chciałbym zaprosić Cię na krótki wykład o mózgu i tym razem będzie to wykład o tym, w jaki sposób powstaje nasz ludzki mózg. Zapraszam. Pretekstem do podjęcia tego tematu stała się wydana niedawno przez PWN książka Williama Harrisa, badacza rozwoju mózgu, jak powstaje ludzki mózg. Mam tę książkę, przeczytałem ją, ale nie będę jej streszczał, a jedynie bardzo ogólnie chcę opowiedzieć o tym, co dzieje się w mózgu w czasie jego rozwoju. Co dzieje się w mózgu, sprawiając, że rodzimy się z tym mózgiem gotowym do tego, żebyśmy mogli zdobywać świat. Ponieważ mózg jest niezwykle skomplikowanym narządem, proces jego powstawania musi rozpocząć się niemal od zapłodnienia. I rzeczywiście przez pierwsze 4 tygodnie w zarodku wyodrębnia się pierwotny układ nerwowy. Proces ten nazywamy neurulacją. Ten pierwotny układ nerwowy składa się zaledwie z tysięcy neuronów, a przecież wiemy, że dorosły mózg zawiera ich niemal 90 miliardów. W związku z tym musi rozpocząć się intensywny proces namnażania neuronów. Nazywamy go proliferacją i w procesie tym z komórek macierzystych powstają wszystkie neurony, które będziemy posiadać po narodzinach. Tempo tego procesu jest niezwykle szybkie. W szczytowym momencie wynosi nawet 15 milionów nowych neuronów na godzinę. Te neurony, które powstają w mózgu, nie powstają w tych miejscach docelowych, w których przyjdzie im żyć i pracować. Muszą dopiero się tam udać, w procesie zwanym migracją. Kiedy wreszcie się tam znajdą, okazuje się, że jest ich za dużo. Nie dla wszystkich jest miejsce i nie wszystkie mają co robić. I te, które nie mają co robić, muszą po prostu popełnić samobójstwo, w procesie zwanym apoptozą. Mniej więcej w tym samym momencie rozpoczyna się proces tworzenia połączeń między neuronami, gdzie aksony z jednej strony i dendryty z drugiej strony tworzą synapsy. Te połączenia są podstawą tworzenia sieci neuronowych, które umożliwią mózgowi przeprowadzanie wszystkich tych funkcji, do których został stworzony. Można to wyczuć po pierwszych odruchach, które wykonuje płód jeszcze w okresie ciąży. Kiedy mózg tworzy te sieci neuronowe, czas na to, żeby zacząć je optymalizować. Jednym z procesów optymalizacji jest tworzenie osłonek mielinowych wokół aksonów, które znacząco przyspieszają proces przewodzenia impulsów elektrycznych i usprawniają pracę ośrodkowego układu nerwowego. Niektóre z tych procesów, o których mówię, trwają dużo dłużej niż tylko do momentów narodzin. Niektóre z nich kończą się dopiero w wieku 23-25 lat. Jednym z tych procesów jest mielinizacja, a synapsy w naszym mózgu mogą powstawać całe życie. Te, które mamy, mogą znikać, mogą tworzyć się nowe. Mózg cały czas jest plastyczny i cały czas przebudowuje swoją strukturę. Ale zasadnicze procesy powstawania sieci neuronowych w naszym mózgu są procesami, które zachodzą jeszcze przed naszymi narodzinami. Jakie są początki naszego układu nerwowego? Otóż w zarodku tworzy go płytka nerwowa, która jest szersza z jednej strony i węższa z drugiej strony. Zapewne domyślacie się, która część da początek mózgowiu, a która stanie się rdzeniem kręgowym. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się procesowi rozwoju tego układu nerwowego i popatrzylibyśmy na płytkę nerwową w przekroju, moglibyśmy zobaczyć, że przez pierwsze 4 tygodnie zaczyna się ona wpuklać do środka, aż w końcu zamyka się, tworząc cewkę nerwową. Cewka nerwowa tworzy pierwotny układ nerwowy. Przednia część cewki nerwowej zaczyna dzielić się na trzy pierwotne pęcherzyki mózgowe. Przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. W dalszym etapie rozwoju z trzech pęcherzyków wyłania się pięć wtórnych pęcherzyków mózgowych, które wszyscy znamy. To kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie wtórne, które da początek m.in. muszczkowi oraz mostowi, a także rdzeniomózgowie, które stanie się rdzeniem przedłużonym. W dalszych etapach rozwoju, na skutek proliferacji, pęcherzyki te zwiększają swoje rozmiary, ale jedna część mózgu, jeden pęcherzyk mózgowy, zwiększa swoje rozmiary bardziej niż inne. To oczywiście kresomózgowie, które stworzy m.in. korę mózgową, którą wszyscy znamy i która jest tak duża, że zaczyna przykrywać wszystkie inne pęcherzyki mózgowe i struktury, które z nich powstały, także kiedy patrzymy na nasz mózg z zewnątrz, widzimy głównie korę mózgową, kawałek tak zwanego pnia mózgu, który tworzy rdzeń przedłużony i most, a także kawałek muszczku powstający z tyłu mózgowia wtórnego. Proces proliferacji początkowo jest niezwykle intensywny. Z komórek macierzystych powstają kolejne komórki, które mogą dać początek wszystkim możliwym typom neuronów budujących nasz mózg. A typów tych są setki, jeśli nie tysiące. W którymś momencie proces proliferacji nieco spowalnia i w coraz większym stopniu komórki macierzyste tworzą neurony docelowe,
które rozpoczynają migrację, wędrówkę do tych miejsc, w których mają ostatecznie się znaleźć. Kolejne neurony, które powstają w kolejnych pokoleniach, mają do pokonania dłuższą drogę i na dodatek muszą przecisnąć się przez warstwy komórek, które powstały wcześniej. Kolejne komórki, które są coraz młodsze, zajmują coraz bardziej zewnętrzne części rozwijającego się, rozbudowującego się mózgu. Ten czas, w którym powstają neurony, determinuje nie tylko ich położenie, ale również ich kształt, a także funkcje. Dlatego, że komórki położone w różnych warstwach, na przykład kory mózgowej, łączą się z pewnymi konkretnymi typami neuronów położonymi w konkretnych miejscach, w konkretnych warstwach, tworząc niezwykle skomplikowaną, ale bardzo przemyślaną strukturę, która umożliwia mózgowi podjęcie tych wszystkich funkcji, do których został stworzony. W którymś momencie pula komórek macierzystych wyczerpuje się i mózg ma tylko te neurony, które powstały, którymi musi w jakiś sposób zadowolić się przez całą resztę życia. Te nisze, w których pozostają komórki macierzyste, są bardzo nieliczne i tworzą one bardzo małą liczbę neuronów w trakcie naszego życia. W jaki sposób te wszystkie miliardy neuronów w naszym mózgu tworzą te skomplikowane sieci połączeń? Kiedy neurony powstają w naszym mózgu, w żaden sposób nie przypominają tych komórek, które kojarzymy z podręczników. Nie mają jeszcze tych długich wypustek, czyli aksonów, i tych krótszych wypustek, czyli dendrytów, które są tak bardzo rozgałęzione. Te dopiero powstają i wydłużają się. Kiedy taki neuron wydłuża swój akson, można zadać sobie pytanie, skąd wie, jak bardzo ma go wydłużyć? Skąd wie, czy jego wydłużający się akson dotarł do tej właściwej struktury mózgu, żeby połączyć się z konkretnymi neuronami tworzącymi tą strukturę? Wydaje się, że tutaj z pomocą przychodzą cząsteczki adhezyjne, czyli cząsteczki powierzchniowe, które są unikatowe dla różnych typów neuronów, a nawet dla pojedynczych neuronów. Dzięki tym cząsteczkom adhezyjnym neurony rozpoznają, gdzie się aktualnie znajdują, gdzie znajduje się ich akson i wydłużają się tak długo, aż długo dotrą do tych miejsc, do których mają dotrzeć. Neurony tworzą szlaki nerwowe, a więc zbudowane są te szlaki z wielu neuronów, których wypustki zmierzają w tą samą stronę. Ale nie jest powiedziane, że dany neuron, który tworzy dany szlak nerwowy, że wszystkie te neurony mają unerwiać te same struktury. Szlaki czasem rozgałęziają się, unerwiając wiele różnych struktur w naszym mózgu. Kiedy taki pionierski neuron dotrze do właściwego miejsca, kolejne neurony wydłużają swoje aksony w tym samym kierunku, ale ten kierunek może ulec zmianie. Pod wpływem cząsteczek powierzchniowych, pod wpływem substancji wydzielanych na zewnątrz, które oddziałują na takie wydłużające się aksony, niektóre z nich mogą skręcać i zupełnie zmienić kierunek swojego wzrostu. Kiedy taki akson dociera do konkretnej komórki, to za pomocą właśnie tych cząsteczek powierzchniowych rozpoznaje, czy to jest ta właściwa komórka, z którą ma tworzyć synapsę. Jeśli te dwie cząsteczki powierzchniowe, tych dwóch komórek, pasują do siebie, to możliwe będzie stworzenie synapsy. Jeśli nie pasują, taki neuron pójdzie dalej, tak daleko, aż w końcu znajdzie ten właściwy neuron, z którym będzie mógł stworzyć połączenie. Wtedy, kiedy wydłużają się aksony, również wydłużają się dendryty i rozgałęziają bardzo, będąc gotowe na to, żeby stworzyć połączenia z wieloma innymi neuronami i ich aksonami. Również zakończenia aksonów się rozgałęziają i dzięki temu tworzy się bardzo złożona struktura, która umożliwia stworzenie tysięcy, nawet dziesiątków tysięcy synaps, czyli połączeń, które tworzy pojedynczy neuron z innymi neuronami. Kiedy zakończenia aksonów jednej komórki nerwowej zetkną się z dendrytami drugiej komórki, między nimi może dojść do wytworzenia synaps. W takim miejscu zaczynają gromadzić się komórki glejowe, które obudowują tą synapsę, usztywniają ją, utrwalają to połączenie i umożliwiają trwałe funkcjonowanie takiego połączenia. Dzięki synapsom pobudzenie jednego neuronu może wywoływać pobudzenie kolejnego neuronu. Impuls nerwowy docierający do zakończenia aksonu powoduje wydzielenie neurotransmiterów, które przez receptory aktywują kolejną komórkę nerwową. W ten sposób tworzą się funkcjonalne szlaki nerwowe w naszym mózgu, odpowiedzialne za różnego rodzaju procesy. Aktywacja takiej komórki nie tylko zapewnia jej możliwość uczestniczenia w jakimś procesie, ale umożliwia im również przetrwanie. Pobudzenie komórki aktywuje czynniki wzrostowe, dzięki którym komórka może utrzymać swoją strukturę, utrzymać swoje połączenia i przetrwać.
takie neurony, które tworzą mało połączeń lub w ogóle, albo likwidują część swoich dendrytów jako tych niepotrzebnych, albo w ostateczności zupełnie popełniają samobójstwo i w ten sposób w trakcie rozwoju tych sieci nerwowych w naszym mózgu część neuronów jako tych zbytecznych po prostu znika z naszego mózgu, tworząc tą ostateczną strukturę z tym ostateczną liczbą neuronów, z którymi się urodzimy i które będą nam potrzebne do tego, żeby funkcjonować w świecie przez całe życie. W procesie synaptogenezy dochodzi do wytworzenia nawet 100 bilionów połączeń między neuronami. To ogromna, ogromna liczba. Pamiętajmy jednak, że nasz mózg jest plastyczny, co oznacza, że możemy tworzyć nowe synapsy przez całe życie, podobnie jak możemy je tracić wtedy, kiedy są nieużywane. Nasz mózg może również optymalizować działanie synaps. W ten sposób ułatwia jednej komórce pobudzenie kolejnej komórki lub też może to utrudniać. Tego typu zmiany są podstawą wszelkiego rodzaju procesów uczenia się naszego mózgu. Wróćmy jednak do tego rozwijającego się mózgu. Kiedy tworzą się te szlaki nerwowe, kiedy tworzą się te funkcjonalne połączenia, kiedy coś zaczyna już działać w tym naszym mózgu, mózg może przechodzić procesy optymalizacji. Żeby działał sprawniej, jednym z takich rzeczy, które dzieją się w mózgu, to mielinizacja, czyli tworzenie otoczek mielinowych wokół aksonów, które to tworzą komórki glejowe. Te osłonki mielinowe pozwalają neuronom na szybsze przenoszenie impulsu nerwowego po błonie tego aksonu. Dzięki temu szlaki nerwowe działają sprawniej, szybciej, są bardziej wydajne, a mózg może przeprowadzać różne procesy w sposób zoptymalizowany. Jak już mowa o optymalizacji, to różne części naszego mózgu dojrzewają w różnym tempie, kończą ten proces podstawowej optymalizacji w różnym czasie. Jako pierwsze na mecie meldują się struktury pnia mózgu, tego odpowiedzialnego za podstawowe funkcje związane ze sterowaniem naszym ciałem, ale także naszym mózgiem, jego aktywnością, na przykład rytmiką snu i czuwania. Jako drugie dojrzewają struktury międzymózgowia oraz kresomózgowia, ale te położone pod korą mózgową, które odpowiedzialne są za różnego rodzaju automatyzmy, za emocje, za reakcje popędowe oraz za wrodzone reakcje ruchowe, zachowania, które pozwalają nam przetrwać w tym pierwszym okresie naszego życia zwłaszcza. Kora mózgowa dojrzewa na końcu, ale nie dojrzewa równomiernie, tylko pierwsze dojrzewają tylne części kory mózgowej, odpowiedzialne m.in. za percepcję, za odbiór informacji zmysłowych, obróbkę ich, tak żebyśmy byli w stanie zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Kora skroniowa dojrzewa potem, ona jest związana z funkcjami pamięciowymi, a na końcu dojrzewa kora czołowa, zwłaszcza kora przedczołowa, która odpowiedzialna jest za funkcje wykonawcze, poznawcze, związane z tymi naszym intelektem, rozumem, zdolnością do analizy, przewidywania, planowania, kontrolowania tego, co dzieje się w naszym mózgu, czyli ta część kory, która odpowiedzialna za to jest, kim jesteśmy, która odpowiada za to, że rozwijamy się, możemy rozumieć to, co słyszymy, możemy obejrzeć ten film, a także możemy czytać książki. A jak już mowa o czytaniu książek, to jeśli chcecie wiedzieć więcej, bo ja tylko liznąłem temat, to odsyłam Was do książki Williama Harrisa, dzięki której z pierwszej ręki od badacza zajmującego się tą tematyką dowiecie się nie tylko mnóstwa szczegółów, ale także poznacie historię odkryć, które doprowadziły nas do tej wiedzy, którą mamy na temat tego, jak powstaje nasz ludzki mózg, jak stajemy się tym, kim się stajemy. No i życzę Wam wszystkiego najlepszego, zadowolenia z Waszych mózgów, żeby służyły Wam jak najlepiej.